Cześć! Dawno nie było haul zakupowych z Ciucholandów z drugiej ręki. Może to nie będzie typowy haul zakupowy, bo tutaj nie wyciągnę wielkiej siaty z zakupami, ale pokażę Wam totalne sztosy, które udało mi się upałować, zdradzę też gdzie. Więc zostańcie ze mną, ponieważ przebiorę się, już część jestem przebrana, ale za chwilę jeszcze... Oj! Pokażę się w zupełnie innym wydaniu. I wydaje mi się, że nawet to wydanie będzie bliżej mojego dzisiejszego samopoczucia niż to piękne, eleganckie wdzianko, które mam na sobie. Zacznijmy właśnie może od detali, jak torebka, za którą zapłaciłam, zaraz się okaże. Retro, jeszcze to jest portfelik. Wygląda znakomicie. Ma haft, a do tego nie wiem, czy tu widać, naklejone mini kuleczki ze szkła. Więc tak się prezentuje. I mam tutaj sukienkę, którą też dorwałam z drugiej ręki, aczkolwiek ona jest nowa z metką, więc okazja. Droga nie była, więc bardzo się cieszę. Szukałam podobnej w jakimś po prostu kolorze, bo mam czarną i chciałam mieć też taką satynową elegancką na wyjścia właśnie w jakimś kolorze. Myślałam o zielonym albo niebieskim, ale wyszedł różowy. Bardzo dobrze i muszę Wam pokazać. Też dzisiaj wystąpię. To jest mój najlepszy zakup chyba ciucholandowy ever. Wydałam na to z 8 dych. 6 albo 8, wszystko zawsze z ósemką mi się myli, ale w każdym razie kilkadziesiąt złotych. Uważam, że ten zakup jest wart totalnie wydanych pieniędzy. Czy będę to często nosić? Nie wiem, czy tak często jak tą sukienkę. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że właśnie jest sezon halloweenowy, myślę, że gdzieś na pewno w niej wystąpię, na przykład na urodzinach Mateusza może, z którym mi się bardzo podoba, więc chyba nie będziemy przedłużać i zaraz go założymy. Ale zanim przejdziemy do pełnej stylizacji, muszę Wam powiedzieć, kto jest partnerem odcinka. I kilka informacji, ponieważ pojawiły się nowe update'y i często w wiadomościach mnie pytacie, więc odpowiadam. Już nie trzeba korzystać ze zniżki do naszego partnera Mona Queen Size, Mona Collection. Wystarczy wrzucić rzeczy do koszyka, a zniżka automatycznie się naliczy od wartości zamówienia. Ja dzisiaj do tej stylizacji, którą mam na sobie, założę pończochę. Dlaczego pończochę, a nie rajstopy? Dzisiaj mam satynową sukienkę. Czuję się tak dzisiaj dosyć pełna i ta sukienka może przylegać na brzuchu i wolałabym mieć raczej wygładzające majtki pod spodem, już bez żadnych rajstop, dlatego pończochy do satynowej sukienki jak najbardziej. Co zrobić, żeby się trzymały? Skóra musi być świeżutka, czyściutka. Ja dodatkowo przed wielkimi wyjściami dla pewności przycieram sobie po prostu spirytusem i ważne, pokażę Wam, jak wyglądają, bo też są o to pytania. Mimo że na stronie są zdjęcia na przepięknych modelkach, to zobaczcie, jak dużo tutaj jest właśnie przestrzeni z silikonem, którego nie jest nawalone bez sensu, od razu Wam mówię, tylko są paski wystarczające. Moje pięknie się trzymają. Co jest ważne, nie dotykajcie tych silikonów. To będą się lepiej trzymać, wiecie, nie przyciągajcie przez całe udo, żeby się obklejały i kiedy już je wypierzecie ręcznie oczywiście, no mam nadzieję, że to chyba wszyscy wiemy, to składajcie je właśnie tak, żeby paski się stykały, one Wam wtedy posłużą na dłużej. Ja dzisiaj mam nówkę parę, uwielbiam zapach Mony po otwarciu. Sukienka satynowa gniecie się przeokrutnie. To jest w ogóle jej największa wada. I tylko wystarczy usiąść i już jest jakieś zagniecenie, więc tego się najbardziej boję, kiedy idę na event. Oczywiście pończochy leżą idealnie. Myślę, że mogę już zamawiać rozmiar mniejszy, pewnie 7 na 8 będzie perfekt. Płaszcz mam już od dłuższego czasu, więc mam chyba już z 10 lat, uwielbiam go. Sukienka ma przepiękny kolor, pięknie by się układała może, gdybym miała trochę więcej w biodrach i mniej w biuście, ale już nie czepiajmy się szczegółów. Najgorsze w niej jest to,
że się gniecie jak cholera. Jest przepiękna, ale jak tylko usiądę, już po prostu myślę tylko, czy się nie wygniotła. Więc to jest ta wada tych satyn, że niestety mogą się wygnieść. Ale cały look mi się podoba. Torebka, no... Jestem zakochana, zawsze kosztowała 9,50 to w ogóle. Pańczochy leżą perfekto, fajnie, jak właśnie nie mają koronki przy takich sukienkach, wtedy się przy ruchu nie odznaczają na satynie, dlatego tutaj je wybrałam gładkie, model Grace. Buty, wiecie co, nie wiem czy nie wybrałabym innych szpilek. Ale dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o tym. Bo wydaje mi się, że tak jakoś ciężko. Coś tutaj bym zmodyfikowała. Może szpilkę zamiast słupka? No i strój dnia, wiadomo, kurczę, wiedziałam, że to będzie sztos na sztosy. W ogóle ten strój, tego nie widać, ale on ma w środku jeszcze kieszeń na poduszkę na brzuch. Wiadomo, że ja nie potrzebuję dodatkowej poduszki na brzuch, mam swój brzuch. Myślę, że bardzo dobrze wypełnia. Myślę, że mogłabym się zapiąć na całym tyle, ale wprowadzą tutaj gołe plecy, sexy Teletubbies. Jeśli Teletubbies może być sexy, to właśnie jest to ja. Planuję tak wystąpić na urodzinach Mateusza. Powiedzcie, czy tutaj coś jeszcze powinnam dodać, bo to, który Teletubbies miał torebkę? To nie ten, prawda? Nie ten. Ja nawet nie wiem, który to jest Teletubbies, bo jestem z czasów gumisiów, nie Teletubbiesów, więc no nie. Gdybym znalazła resztę Teletubbiesów w Ciucholandach, na pewno bym je kupiła, bo po prostu ten strój jest zarąbisty i bardzo mi się podoba. Warto przeglądać właśnie te działy z przebraniami w Ciucholandach. Ja wiem, że czasami są w jakichś absurdalnych cenach, 150 za kilogram albo nie wiadomo co, ale w niektórych tańszych można właśnie upolować. Tutaj akurat nie pamiętam ceny za kilogram, chyba dostawa 90 parę złotych. To był Ciucholand na Puławskiej, modna tania odzież? Coś takiego, róg Puławskiej, z Wrocławia. Co za uliczka, muszę to sprawdzić, ale w każdym razie jest obok Bar Saudo, bardzo dobrze kojarzę, zjeżdża się w dolną, więc myślę, że kto zna Warszawę i Mokotów, to skojarzy, gdzie jest ten Ciucholand i tam to właśnie kupiłam. Pozdrawiam panie, które też podobno przymierzały ten strój, bardzo mi się podobał, ale finalnie wylądował u mnie, więc brawo ja. Słuchajcie, wróciłam, zrobiłam trochę porządków na moim Patronite. Niebawem robimy losowanie świątecznej sesji i paczek PR-owych, ponieważ nie jestem w stanie wszystkiego sama przetestować, więc podzielę się z moimi patronkami. Jak dołączyć do mojego Patronite, znajdziecie w opisie. Wystarczy mi znaleźć na Patronite i wybrać sobie dowolny próg. Też jest taki próg ekskluzyw, który zapewnia udział w odcinku albo rolkę, posta raz do roku, więc myślę, że jeśli kogoś interesuje też taka ekskluzywna forma wsparcia, to zapraszam, zajrzyjcie i dołączcie do naszego teamu. Na dziś to wszystko, widzimy się w kolejną środę. Wiem, obsuwa była, wybaczcie, kilka rzeczy tu się nałożyło, ale jesteśmy, to jest najważniejsze. A za tydzień nie przewiduję żadnych obsuw, więc do zobaczenia.